RBI w konsoli możemy uruchamiać w wersji 1.8, a z przełączeniem na 1.9. Plan prezentacji jest następujący. Zacznę od krótkiego wstępu filozoficznego, czyli o co chodzi w Ruby News, jakie cele przyświecają. Następnie powiem w trzech punktach o różnych optymalizacjach, które wprowadzili autorzy Ruby News, tak aby osiągnąć zamierzone cele wydajnościowe. A na koniec w punkcie 5 opowiem o krótkich testach, które pokażą, jaka jest, no, z czym właściwie mamy do czynienia i jakie są możliwości tej maszyny. Zacznijmy od filozofii, a mianowicie od filozofii MLI. Mianowicie MLI wszystko jest z grubsza napisane w C. Cała maszyna wirtualna, cała kanoniczna implementacja Ruby jest napisana poczynając od elementów kompilujących to poprzez samą maszynę wirtualną, garbage collector, większych klas biblioteki standardowej i te klasy, które są, no, które służą do tego, żeby całość działała szybko, są napisane w czystym C. Na naszym warszawskim podwórku zresztą to uwielbienie dla różnych innych pozarubiowych języków programowania jest szczególnie widoczne. Na konferencji w Barcelonie w 2009 roku znany i udany Tomek Strewicz pokazał projekt Rudy, który kompiluje, który pozwala na łączenie języka D, czyli takiego lepszego C++ z Ruby. Rok później w Krakowie, nie mniej znany, nieznany i udany Piotrowski, pokazał prezentację o tym, jak milion sposobów przyspieszyć Ruby, korzystając czy to z innych języków programowania, czy różnych innych ciekawych trików. Nie wiem, czy film jest dostępny w sieci, ale jeżeli jest, to ją obejrzyjcie. Jak widać, filozofia jest następująca. Jeżeli mamy jakiś kawałek kodu, który działa za wolno, przepisujemy go na C, C++, D, jakikolwiek inny, szybszy język. W Ruby Newsie natomiast opieramy się na zupełnie innym podejściu. Tam autorzy założyli, że wszystko, co jest tylko możliwe, ma być napisane w Ruby. W efekcie, poczynając od kompilatora, od całej biblioteki standardowej, liczając to kluczowe klasy, takie jak hash, array, string i tak dalej, wszystko jest napisane w Ruby. Autorzy używają innego języka, mianowicie C++ dopiero wtedy, kiedy danej rzeczy naprawdę nie da się napisać w Rubim, na przykład garbage collectora, gdzie trzeba ostrożnie żonglować wskaźnikami. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie. Tutaj mamy dwa kawałki kodu. Nie chodzi mi o to, żebyście je czytali w całości, nie załapali, jaka jest idea. Z lewej strony mamy array insert w MLI, napisane w wszystkim C. Z prawej strony mamy tą samą metodę zaimplementowaną w Ruby Newsie w postaci kodu w czystym Ruby, bez żadnych wstawek w C, ani innych tego typu udogodnień. Jak widać, filozofia jest zupełnie inna. Zamiast przepisywać w szybszym języku, autorzy Ruby News postawili sobie na cel, co cel, żeby napisać lepszą maszynę wirtualną, która po prostu wydusi z Ruby, ile się tylko da. Nieukrywane zadanie jest cholernie ambitne, ale nie obawiali się i stwierdzili, zaryzykujemy i w ten sposób Ivan Phoenix, czyli oryginalny autor, rozpoczął pracę w 2006 roku i za chwilę pokażę trzy różne aspekty, które zdecydowanie odróżniają MLI od Ruby Newsa i wpływają w sposób, w jaki właśnie Ruby jest wykonywany. Zacznijmy od kompilacji JIT, czyli kompilacji Just-in-Time. Z przymrużeniem oka moglibyśmy przetłumaczyć jako kompilację w ostatniej chwili. Polega to na tym, że maszyna wirtualna, która normalnie wykonuje bytecode w języku danej maszyny wirtualnej, kiedy zauważa, że dany kawałek kodu, dany blok kodu, dana funkcja stanowi duży koszt dla wykonania całego programu, przerywa wykonanie tego oka kodu i tłumaczy go do surowego kodu maszynowego danej architektury, na której wykonany jest program. Czy to Intel x86, czy to 64-bitowy AMD, czy to ARM, zależnie od tego, na czym uruchamiamy ten program. Porównajmy teraz, jak to wygląda w przypadku MLI i Ruby News. W MLI zaczynamy od kodu Ruby. Następnie w procesie parsowania tłumaczymy go na drzewo, które reprezentuje ten kod. Jest to postać, która ułatwia
operowanie, na kodzie optymalizację, modyfikację, a następnie kod jest tłumaczony do, drzewo jest tłumaczone do czystego bytecodu danej maszyny wirtualnej, który jest następnie wykonywany w obrębie maszyny wirtualnej napisanej w C. To jest ten ryb. Teraz w Luminiusie mamy właściwie dokładnie ten sam proces. Kończymy z bytecodem, trochę innym, ponieważ MRI ma inną formę, inną postać bytecodu niż Luminius. Różnica polega na tym, że w następnym kroku, kiedy maszyna wirtualna Luminius orientuje się, że dana metoda jest stanowi duży koszt, tłumaczy ją na surowy kod danej architektury, na kod maszynowy. Całą więc filozofię Luminius możemy skrócić na podejściu pod tytułem tłumaczmy Rubin na czysty assembler, na czysty kod maszynowy. Zadanie to jest całkiem skomplikowane, biorąc pod uwagę, jak wiele warstw abstrakcji dzieli Ruby od czystego kodu maszynowego. Tym niemniej dystans pomiędzy bytecodem Rubinius a kodem maszynowym jest już trochę mniejszy. Zadanie nadal pozostaje skomplikowane, dlatego autorzy Rubinius, nie wymyślając koła na nowo, skorzystali z projektu LLVM. Jest to fantastyczny projekt, który rozpoczął się jako praca magisterska dżentelmena imieniem Chris Slutner, obecnie zatrudnionego w Apple, który wraz z gromadą niesamowicie bystrych ludzi rozwija tam projekt składający się z kompilatora C, C++ i wielu innych narzędzi służących do generowania kodu maszynowego, optymalizacji i innych strasznie podniecających dla ludzi zajmujących się kompilatorami rzeczami. LLVM właśnie dostaje na wejście wygenerowany przez Rubinius kod, no trochę zmodyfikowany kod bytecode tej maszyny, a następnie generuje z niego surowy kod maszynowy, który jest uruchamiany na naszym procesorze. LLVM potrafi wykonywać bardzo dużo optymalizacji na tym kodzie, na przykład inlinować niektóre metody. W konsekwencji jeżeli nasz kod korzysta, dajmy na to w dużej mierze z metod hasha albo array, które są zaimplementowane w Rubiniusie w czystym Ruby, dzięki LLVM właśnie Rubinius powinien dokonać inlinowania ciała tych funkcji, czyli wziąć ciało tych metod i włożyć je, wprowadzić wprost do naszego kodu w postaci surowego kodu maszynowego danej architektury, co zgodnie z założeniami całego projektu powinno przynieść bardzo dobre efekty wydajnościowe. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym procesie, zachęcam do rzutu oka na ten artykuł, w którym autor Rubiniusa bardzo przystępnie i przyjaźnie przedstawia cały proces kompilacji, również właśnie poświęcając sporo czasu aspektowi kompilacji just-in-time. Jest to bardzo ciekawy artykuł. Krótki, dobry, polecam serdecznie. Następny kawałek, który wymaga naszego rzutu okiem, to odświeżanie pamięci. Garbage Collector jest rzeczą wyjątkowo wygodną. Prawda? Nie musimy się sami martwić o alokację, zwalnianie. Wszystko dzieje się poza nami. Mamy święty spokój. Jak to wygląda w NRI? NRI rozpoczyna od zaalokowania jednej puli pamięci, która jest podzielona na wiele bloków. Następnie w obrębie bloki też szacuje na kawałki, w ramach których, w obrębie których alokowane będą obiekty i przechowuje listę wolnych bloków. Upraszam teraz bardzo, chodzi mi jedynie o przedstawienie takiej ogólnej filozofii działania całej maszyny. Następnie, kiedy przychodzi czas na uruchomienie garbage collectora i zwolnienie pamięci, znalezienie obiektów, które nie są już potrzebne i usunięcie ich, MRI zatrzymuje działanie całej maszyny. Następnie przechodzi przez graf wszystkich obiektów, wskażąc po referencjach, i znajduje te obiekty, które są używane, czyli są po referencjach osiągalne z obiektów, nad którymi, które są osiągalne z jakiegoś używanego obecnie zbioru obiektów, tak? Czyli wszystkie te, które są obecnie używane w maszynie. I wszystkie niezaznaczone obiekty są następnie usuwane z pamięci. Jest to podejście
dobre, jeżeli przyspało się ostatnie 30 lat pod kamieniem. W międzyczasie miało miejsce bardzo dużo, bardzo rozwinęła się ta branża. Niestety NRI, udostępniając programistom bardzo dużą część API na poziomie C, związało sobie w pewien sposób ręce, ponieważ jakiekolwiek modyfikacja tej procedury spowodowałaby, że bardzo duża ilość, liczba rozszerzeń napisanych w czystym C przestałaby kompletnie działać. Ruby News natomiast nie ma tak związanych rąk. Zanim przejdę do Ruby Newsa, chciałem jeszcze zwrócić naszą uwagę na fakt, że w aplikacji napisanej w Railsach, która po prostu odpowiada na żądania, wydaje mi się, że w ramach testów nie podpinałem jej do żadnej bazy danych, ale to nieistotne. Chodzi mi tylko o ogół działającej aplikacji w Railsach. Zużywa 20% czasu procesora właśnie na pobranie garbage collectora. Czyli podkreślam, przez 20% czasu nie robi nic innego, tylko sprząta śmieci, które sama wygenerowała, tak? To jest przerażające, 20% czasu. Jest 1/5 czasu zupełnie bezproduktywna, stracona na nic, co jest związane z celem działania właściwej aplikacji. I teraz w ogóle tak garbage collector, słucham? Trochę jak moja praca. No. I to właśnie jest powód, dla którego garbage collector jest tak krytyczny dla wydajnej pracy maszyny wirtualnej. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak działa garbage collector z ładnymi obrazkami, gentleman imieniem Joe dana to w ramach swojej prezentacji, w której pitchował z grubsza swój własny projekt do zarządzania pamięcią i profilowania pamięci w Ruby. W pierwszej połowie tej prezentacji bardzo ładnie przedstawia, jak działa zarządzanie pamięcią w Ruby. Serdecznie polecam, można się tego bardzo dużo dowiedzieć. Teraz zauważmy jedną kluczową rzecz, która pozwala na wykonanie wielu ciekawych optymalizacji w ramach zarządzania pamięci. Zdecydowana większość obiektów po początkowym okresie aktywności bardzo szybko umiera. Jest to cecha, którą dzielą też niektórzy muzycy i aktorzy. W przeciwieństwie jednak do obiektów, aktorów i muzyków nie trzeba odśmiecać, a obiekt trzeba. Korzystając więc z obserwacji. Korzystając z tej obserwacji, Rubinius wprowadził następującą metodę radzenia sobie ze śmieciami, które powstają w aplikacjach, które wykonuje. Złoty strzał. Pierwsze, wszystkie obiekty rodzą się w żłobku. Jest to specjalna pula, w której alokowane są wszystkie nowo powstałe obiekty. Następnie, jeżeli po pierwszym cyklu garbage collectora jakiś obiekt nie zostanie usunięty, bo nadal jest używany, jest przenoszony do tak zwanego Young Generation, co pozwoliło sobie przetłumaczyć jako młodzież. Następnie, wszystkie obiekty, które są przechowywane w obrębie puli młodych obiektów, mają licznik, ile cykli garbage collectora przetrwały. Jeżeli licznik danego obiektu, liczby cykli, które przetrwały, przekroczy pewną wartość n, jest promowany do trzeciej puli, do puli obiektów starych, old generation, jeżeli się nie mylę. N, czyli ta liczba cykli, która jest potrzebna, aby dokonać tej promocji, zależy od, jest zmodyfikowana dynamicznie w taki sposób, aby prędkość przechodzenia, aby liczba obiektów przechodzących w czasie z młodej do starej puli była cały czas taka sama. Mogę tylko gdybać, ale podejrzewam, że cel jest taki, aby Rubinius mógł przewidywać, jakie będzie zużycie pamięci w obrębie aplikacji w dalszym czasie jej działania. Zwróćmy uwagę na fakt, że obiekty znajdujące się w ostatniej puli, najstarsze obiekty, przetrwały już wiele cykli garbage collectora i możemy przypuszczać, przynajmniej tak wynika z doświadczeń osób, które pracują w tej branży, że nie zostaną sprzątnięte, prawdopodobnie będą nam niektóre towarzyszyć nawet do samego końca działania aplikacji, aż do samego kontrolca. W efekcie
nie musimy tak często sprawdzać, czy są dalej używane. Ponieważ prawdopodobnie, owszem, nadal są używane. Dzięki temu obiekty z ostatniej puli mogą przechodzić przez te cykle bardzo rzadko. Analogicznie obiekty z puli środkowej, z puli młodych obiektów też zwykle przetrwały już kilka cykli i również tam możemy prowadzić alokacje, możemy prowadzić cykle garbage collector rzadziej niż w tej pierwszej puli, która jest sprzątana nieustannie, ponieważ to tam pojawiają się obiekty żyjące tylko chwilę. Na przykład powstające podczas konkatenacji stringów i tego. Dzięki temu znacznie redukujemy łączną liczbę cykli, ponadto nie omiatamy wszystkich, nie omiatamy cyklami garbage collectingu wszystkich obiektów starych za każdym razem, kiedy sprzątamy obiekty nowe. Mamy dużo, jako że algorytmy działające w tych trzech pulach są niezależne, mało tego, są inne, są to zupełnie inne algorytmy, mamy duży zysk czasu, wydajności całego garbage collectora. Ponadto istnieje jeszcze czwarta pula. Jest to pula dużych obiektów, w webinarze to się nazywało Large Object Tent, jeżeli się nie mylę. Tam są przechowywane obiekty, które są znacznie większe od tych pozostałych. Przyczyna jest taka, że algorytmy operujące w obrębie tych trzech pól przenoszą obiekty w pamięci. Przenoszenie małych obiektów nie jest żadnym kosztem, ale przenoszenie dużych obiektów jest. Ponadto, biorąc pod uwagę, że tych obiektów nie jest wiele, tych dużych, możemy stosować dla nich mniej niż tę powyższą metodę zwalniania pamięci. W efekcie łączny czas zarządzania pamięcią jest mniejszy, co potwierdza się w testach. Rubinius spędza zdecydowanie mniej czasu na procesie rozkładania pamięci niż energii. Więcej materiałów na temat garbage collectora znajdziecie w tych dwóch artykułach. Są one dość zgrubne i traktują temat tak powierzchownie. Przyczyna jest taka, że zagadnienie garbage collectingu jest bardzo skomplikowane i rozwijane od dawna, dlatego to, co możemy tam znaleźć, to linki do konkretnych publikacji, w których opisywane są publikacje naukowe, w których opisywane są konkretne algorytmy używane w poszczególnych pulach, między innymi. Ostatnia ciekawa rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to wielowątkowość. A zanim powiem o wielowątkowości, chciałbym jednoznacznie zdefiniować dwa hasła, które pozornie podobne, subtelnie się różnią. Współbieżność, czyli po angielsku concurrency, polega na tym, że jeden wątek, jest jedno zadanie w ogólności, jest uruchamiane zanim drugie zadanie się skończy. Tak jak tutaj, zadanie B nie dobiegło beta, nie dobiegło końca, podczas zadanie alfa zostało uruchomione. W odróżnieniu od współbieżności, równoległość polega na tym, że zadania te muszą być wykonywane faktycznie w tym samym momencie. I to właśnie o równoległość chodzi nam, jeżeli chcemy wykorzystać w pełni moc współczesnych 4, 8, 16 procesorowych komputerów, których każdy z nas ma pod koreto. Dokonajmy teraz szybkiego testu. Napiszmy mały kawałek kodu Ruby. Kod ten tworzy dwa wątki. Każdy z nich skrupulatnie 100 milionów razy odwraca znak liczby, a następnie wątki kończą się i proces się kończy. Uruchomimy ten program na MRI i w Rubiniusie. Dostajemy mnóstwo danych od programu Time. Zobaczmy je w postaci bardziej czytelnej. Przede wszystkim czas działania. Rubinius jest 3 razy szybszy. Podkreślam, uruchomiłem to, ten test na laptopie, z którego właśnie idzie prezentacja. To jest dwuprocesorowa maszyna. Zależnie od czasu tutaj chodzi. Zużycie pamięci. Różnica niewielka. Nie widzieliście JRuby. Jest niewielka. JRuby dodaje jeszcze 1.0. Ale to, o co naprawdę mi tutaj chodzi, to te wartości. Co to jest? Są to sumy procentowego zużycia obydwu procesorów.
innymi słowy, gdyby oba procesory pracowały podczas wykonania tego programu z całą swoją mocą, mielibyśmy 200%, 100 plus 100. Co tutaj widzimy? Po inżyniersku 100%, mamy 100% w przypadku Enerii. To oznacza, że w wypadku Enerii jeden procesor cały czas leżał od wody. W przypadku Rubiniusa mamy 188%. Co oznacza, że przykładowo jeden procesor wykonywał obliczenia przez 100% czasu, a pozostały przez 88%. Czyli mamy równoległość. Podczas gdy w Enerii mamy jednak współbieżność. Nie jestem w stanie wytłumaczyć wam, co jest tego przyczyną, bo po prostu nie wiem. To jest wypadkowa wielu decyzji dotyczących tego, w jaki sposób skonstruowane jest cała maszyna wirtualna, które pozwalają na równoległe i wielowątkowe, faktycznie równoległe wykonywanie programów. To, czego Enerii nie jest w stanie nam zagwarantować. Inną implementacją Ruby, która pozwala na taką właśnie pełną równoległość i uruchamianie wielu wątków, wielu aplikacji, które są wykonywane równolegle, to JRuby. Enerii niestety ze względu na dług technologiczny dotyczący w szczególności rozszerzeń na XMXC nie jest w stanie niestety zagwarantować nam jakiejkolwiek równoległości i dlatego wykonuje dwa wątki współbieżnie. Raz jeden. Co wynika z tych wszystkich optymalizacji? Jakie są rezultaty? Dokonajmy czterech prostych testów. W pierwszych dwóch testach odpalmy coś życiowego. Stwórzmy dwie aplikacje minimalne. Do jednej napisanej base wyślijmy 1000 zapytań, do drugiej napisanej w Sinatrze wyślijmy 10 tysięcy zapytań. Następnie tak, dla wyrównania szans. Napiszmy dwa akademickie testy. Pierwszy pożyczmy z The Computer Language Benchmarks Game. Jest to mnożenie macierzy 400 na 400. A ostatni test widzieliście przed chwilą, co te wątki właśnie. No i zmierzmy czas wykonania. Wygląda to następująco. Niebieski jest Rubinius, czerwony jest Enerii, czas w sekundach. Co widać? 3 razy wolniej, 4 razy wolniej. Tutaj z kolei w wypadku wątków mamy 3-krotny z kolei zysk po stronie. Czekaj, nie pomyliłeś etykiet czasem? Słucham? Nie pomyliłeś etykiet czasem? Czas wykonania Rubiniusa. Rubinius jest mniej, tym lepiej. Rubinius jest. Im mniej, tym lepiej, czyli Rubinius jest wolniejszy w trzech pierwszych kolejnych. Tak, Rubinius jest 3 razy wolniejszy w trzech pierwszych testach i 3 razy szybszy w ostatnim. Spróbujcie sami, tutaj macie nowe commita, kompilator, ściągnijcie, odpalcie. Rubinius jest 3 razy wolniejszy w tych testach i tylko tutaj ma zysk. 3-krotny zresztą. Co prawda, można by powiedzieć, no tak, ale w ostatnim Rubinius... Jak ten czas nie żyłeś w ogóle? Czas? Jeżeli chodzi o czas pierwszych dwóch testów, to skorzystałem z narzędzia AV od Apache Tools. To jest benchmark do mierzenia wydajności serweru. I po prostu kazałem mu odpalić N zapytań odpowiednio 1000 i 10 tysięcy. W wypadku Rubiniusa wcześniej odpaliłem jeszcze 1000 zapytań, tak żeby pozwolić maszynie wirtualnej na rozgrzanie się, na zrobienie obiektu inlinowanie i tak dalej. Dzięki. W efekcie wrócę jeszcze do tego przykładu. Tutaj możemy narzekać, no ale Rubinius nie miał prawa przegrać, bo przecież jest równoległy, a Enerii nie jest równoległy. No dobrze, ale gdybyśmy tutaj jeden test na jednoprocesorowej maszynie, nadal ten słupek Rubiniusa byłby tylko 2 razy większy. Czyli nadal Rubinius byłby o 30% lepszy od Enerii. Jak widać, aplikacje zarówno życiowe, jak i te miarkowanie życiowe nadal w chwili obecnej wykonują się lepiej, są wykonywane lepiej przez Enerii. Słuchajcie. Rails i Sinatra na jakim serwerze odpalałeś? Obydwa są odpalone na CN. Bo to też warto dodać.
Masz rację, dziękuję. To dodam w komentarzu spostrzeżenie. Słuchajcie. Dwa pytania. Czy to były rails w produkcyjnym trybie, środowisku, czy deweloperskim? Oba były deweloperskie. Okej, okay. A drugie pytanie, czy w Apache Bench powiedziałeś, żeby to było odpowiednio 10 tysięcy kolejnych zapytań, czy zrównoleglonych w jakikolwiek sposób? Były sekwencyjne. Okej. Okay. Jeżeli ktoś nie słyszał pytania, to po kolei, jak ja powiedziałem, serwer, na którym to było odpalane, to był ten. Zapytania szły w sposób sekwencyjny i co powiedziałem jeszcze? Czy deweloperskie środowisko. Ile środowisko było deweloperskie? Tak. Zainteresowanych zachęcam do testów w innych warunkach niż te, które wykonałem. Czy jesteś w stanie udostępnić na giście wszystkie te aplikacje, żeby można było rozszerzyć jasne i o inne serwery, i o inne opcje? Jasne, nie ma najmniejszego problemu. Udostępnię kod testu, tak żebyście mogli sami się pobawić. A nuż udowodnijcie, że nie mam racji. Będę bardzo szczęśliwy. No dobrze, to teraz wyciągnijmy wnioski. Rubinius jest jeszcze najwyraźniej młody i niezależnie od tego, że jak szczerze ufam, przed nim jest przed nim świetlana przyszłość i biorąc pod uwagę ambicje i niesamowitą chęć autorów Rubiniusa do nieustannego wyrzucania kodu i pisania go od nowa, korzystając z nowych, lepszych publikacji, które wskazują na to, że dana algorytm garbage collectingu czy dana metoda kompilacji just-in-time jest lepsza, liczę na to, szczerze na to liczę, że Rubinius poprawi się. Póki co, jak widać, póki nie musicie mieć zagwarantowanej sobie równoległości, no, co w naszym środowisku nie zdarza się zbyt często. MRI jest obecnie rozwiązaniem. Ale oczywiście warto spróbować odpalić swoją, jeżeli nie aplikację, to przynajmniej jakieś skrypty, które odpalacie w tle na Rubiniusie i zobaczyć, jakie są wyniki. Chłopaki z Rubiniusa z przyjemnością dostają wszystkie stack trace, jeżeli na przykład coś walnie. Na sam koniec serdecznie polecam wam slajdy z prezentacji, które Karol Kosiawa pokazał ponad rok temu na krakowskim spotkaniu. Strasznie żałuję, że nie byłem na tej prezentacji, bo pokazał naprawdę, no, ze slajdu widać, że ma fantastyczną wiedzę, jeżeli chodzi o wnętrze sił Rubiniusa. Jest komiterem i on jest jeszcze optymistycznie nastawiony do swojego projektu niż ja. I mam szczerą nadzieję, że obaj się nie zawiedziemy i że Rubinius będzie stawał się coraz lepszy. No a czy mamy rację, to sobie jakiego oczywiście czas. Serdecznie dziękuję wam za uwagę i na tym kończę. Słucham waszych pytań. Śmiało, proszę. Przydać ci mikrofon. Nie. Ja mam takie pytanie, czy byłbyś skłonny poprosić się o porównanie tego z JRubin? Bo wiem, że na przykład z tego, co mówił Charlie, czyli autor JRubiego, akurat ten przykład z wątkowaniem przy dobrze rozpędzonej JVMC byłby w ogóle wyoptymalizowany jako blok, który nic nie robi. Więc pytanie, czy gdzieś tam pod spodem w tym przykładzie na przykład Rubinius też się nie rozpędza, także nie stwierdza, że ten blok akurat w pewnym momencie nie ma efektów ubocznych i też nie jest przypisywany do niczego, więc tak naprawdę to jest nowo. Z tego co wiem, Rubinius zawiera mnóstwo przełączników z poziomu linii comment, które pozwalają na modyfikację procesu kompilacji JIT, tunowanie garbage collectora i wiele innych rzeczy. Więc może eksperymentować z tymi rzeczami jeszcze pozwolimy na dotrzenie lepszych wyników niż te, które on tutaj. Jeżeli chodzi o JVM i JRuby, no to przede wszystkim jestem podkreśleniem tego, co robi Charlie, czyli autor JRuby. Ponieważ no, JVM jest ogromnym monstrum, którego w naszości nie mam. No, nie jestem godzien, żeby się wgryzać, tak? To jest potwór rozwijany z niesamowitym tempem w latach 90., który pełnymi garściami brał z najróżniejszych projektów wcześniejszych, Smalltalka, Selfa i tych, które nadały jakość językom dynamicznym i uczyniły je w ogóle wykonywalnymi. Dlatego porównanie JRuby Rubinius uważam o tyle trochę za nieuczciwe, że JVM ma ze sobą wsparcie niesamowitych mózgów. A JRuby to jest, przepraszam, a Rubinius to jest taki projekt, no to tej grupy.
Tym niemniej, tak, jasne, tego typu porównanie można zrobić, można wyklikać benchmark i odpali się również na JRuby, żeby zobaczyć, czy właśnie dłużej uruchomione aplikacje nie będą miały jeszcze szybkiego. Przepraszam za strasznie długą i nie odpowiedź. Słucham więcej pytań. Słucham wszystkim uszami. Słucham. Śmiało. Czy ja bym uznał za ten porównywanie JRubiego z RubyNewsem? W sensie, bo to wcale nie jest tak, że ten JRubiem to jest coś strasznego, bo ja sobie zrobiłem taki projekt, że wziąłem dokumentację tych wszystkich kodów operacji JRubiema i zacząłem robić sobie taki Rubin, interpreter nazwijmy, że on odczytuje po prostu mi całego ten plik ja chyba, mi się nazywa, i go tam interpretuje, to nie ma tam żadnej filozofii, powiedzmy, więc kwestia tylko, żeby to przepisać, a mamy głos, wszystkie te obkody można praktycznie przekształcić, że one się, że mogło się kompilować tak jak język C. Bezpośrednio, bo one są typowane i wszystko. No, ale ja mam pytanie jeszcze o assembler, który tam wyświetliłeś. To tego wziąłeś skądś, czy...? Ten assembler miał czysto ilustracyjny charakter. Mianowicie zdeasemblowałem program LS z Linuxa, wyciągnąłem stamtąd losowy kawałek assemblera, pokolorowałem i wstawiłem w slajd. Słucham waszych pytań. Słucham cię. Powiedz mi jeszcze, ponieważ mówiłeś o Garbage Collection, ludzie w trzech listach, to nie wiem, którymi obiektywizują. Teraz nie wyświetliłeś dokładnie, natomiast wydaje mi się, że jak ją obiektywizują, czyli de facto są przesuwane w inne miejsce pamięci, zostaniemy po lupie cache. Prawdopodobnie chodziło ci o to, po prostu, że istnieją trzy listy i pomiędzy tymi trzema listami te obiekty są przekładane, a zostanie w miejscu, w którym był. Ponieważ gdyby były przesuwane, to się zrobi straszny dyrk z modułami zewnętrznymi, które dostają wskaźniki do jakichś obszarów pamięci na nich pracują. Dzięki za tak, jak mówię. To jest fantastyczna uwaga, dziękuję ci bardzo. Masz rację, jest cyrk ze wskaźnikami i otóż okazuje się, że nie, to są osobne pule. To są fizycznie osobne bloki pamięci, to znaczy mapowane przez... No, osobne bloki pamięci, tak, zalokowane osobno. I faktycznie obiekty są przenoszone, łapane. Jest memcpy, mówiąc w nomenklaturze C. Przenosimy obiekty pomiędzy tymi pulami. Nie wiem, czy dostajemy z których ze względu na nietrafienie w cache. Oczywiście kwestia eksperymentowania, ale prawdopodobnie na pewno jest to koszt. Sądzę, że masz rację. I odnosząc się jeszcze do pytania, do uwagi na temat całości wskaźników, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Tutaj chłopaki od Rubiniusa wykonali niesamowitą robotę. Komentarz, przedstawię, jest pół problemu. Rozszerzenia na XNFC dostają w NRI surowe wskaźniki, mogą je na obiekty, wskazując na obiekty. Te wskaźniki nigdy się nie zmieniają. NRI gwarantuje, że wskaźniki na obiekty nigdy się nie zmienią i możemy w efekcie nie martwić, nie musimy się martwić, że na przykład gwiazdy dyrektor przeniósł jakiś obiekt, położył w innej poli, coś się stało. Rubinius pozostawił sobie jeszcze jeden niesamowity cel, mianowicie będziemy zgodni z tymi rozszerzeniami w C. Jednocześnie mamy gwiazdy dyrektor, który przenosi obiekty. Oni robią coś niesamowitego. Nie wiem, co oni robią. Jest to jakaś niesamowita jazda, straszny low level, który pozwala na to, że te obiekty, na te wskaźniki trzeba wgryźć się w source. Albo dokumentacji nie ma, prawda, trzeba wgryźć się w source. Dzięki któremu stare wskaźniki na obiekty, nie wiem, czy są aktualizowane, czy ma miejsce jakieś inne niesamowite, ale rozszerzenia w C działają. Mimo, że obiekty są fizycznie przenoszone w pamięci. Chciałbym zrozumieć, jak to działa. To działa. Że to działa, to wiadomo, ale można zainstalować sobie te rozszerzenie i ono będzie działać. Tak, na przykład odpaliłem, mam odpalone coś, co korzysta z SQLite'a, który jest, ma rozszerzenia natywne. Odpaliłem w Rubiniusie, śmiga. Znaczy wiesz co, rozszerzenia natywne to są dwie rzeczy. No, po pierwsze, wywołania rzeczy na tym, że każdy tego masz FFI, to nie jest sztuka, ale jeżeli takie rozszerzenie, weźmy przykładowo jakiś lit do poprawienia obrazu, tak, masz pamięci na tym poziomie. Jak on zaczyna wędrować, to rozszerzenie w tak jak mówisz, musi magicznie mieć zaktualizowane wszystkie wskaźniki, na które pracowałem. To robię. Magia. Dzięki za uwagę. Fajnie, że poruszyłeś ten temat. Tak, robię, to nie mam pojęcia. To
Tutaj drobną uwagę jeszcze dodam, nie zawsze są w 100% kompatybilne. Przykładem jest chociażby używany przez Fina Event Machine, który dla Rubiniusa ma paręnaście linii tweaków specjalnie przez to, że zarządzanie pamięcią przestawało działać. Czyli nie działa. Dzięki bardzo za cenną uwagę. Event Machine działa na Rubiniusie po modyfikacji. Wynika to z tego, że Event Machine zmienia długość bloku. I to może być nieobsługiwane przez Rubiniusa. Okej. Dzięki. Jeszcze jakieś pytania, uwagi? No dobrze. Pięknie, dziękuję jeszcze raz.